najdowcipniejsza polska felietonistka, malarka Hania Bakuła jest naszym gościem. Witam cię, Haniu, serdecznie. Witam. Ja wiem, że ty jesteś pożeraczką książek. Powiedz mi, trudno się będzie tobie chyba zdecydować, co najbardziej cię ostatnio uderzyło. Mnie uderza ze 3 razy, 4 razy w tygodniu. Strasznie dużo czytam. Ja tak średnio czytam, myślę, że koło 3-4 książek tygodniowo, jak jestem chora, a dwie duże... 200 na godzinę tygodniowo 200 czytasz. Na godzinę, po prostu czytam jak tartak, to jest od dziecka i moją książką ukochaną jest Mistrz Małgorzata i jest to powieść niedościgła, myślę, że dla wszystkich. Czytałam Wynurzenia narzeczonej Szulca. Tak, narzeczona Szulca. To jest ostatnia, najnowsza książka Agaty Tuszyńskiej. I rozumiem, że postać Szulca uwiodła cię na pewno. Bardzo lubię czytać książki o mężczyznach, którzy mieli powodzenie z niewiadomych powodów. I Szulc, do którego ostatnio jakoś tam wracałam, nawet czytałam, i jest wielkim, zupełnie niewyobrażalnym pisarzem. I pisuje go ta narzeczona bałwochwalczo. Piękna kobieta, ale musiała niedowidzieć, natomiast przecudna. I ona tam cały czas uzurpuje sobie prawo do bycia jego najważniejszą kobietą. Bo myślę, że w sumie poza Naukowską, która widziałam zdjęcia z tamtego czasu, przypomina 3-drzwiową szafę z lustrem i myślę, że on jednak był jakimś tam koniunkturalistą, bo to jest niemożliwe, żeby na trzeźwo takie rzeczy robić. Natomiast on, myślę, że był seksualnie sprawny wyłącznie wtedy, kiedy dostał lanie pejczykiem i został rozdeptany obcasikiem. Czy tobie to nie obrzydza Szulca, taka lektura biografii? Ja nigdy nie byłam, nigdy mnie do niego nie ciągnęło jako do mężczyzny, czy też w ogóle do tego, bo strasznie mnie ciągnęło do jego literatury od pierwszej sekundy, a byłam wtedy bardzo młodą osobą. To pierwsze wydanie, pamiętam, szulcowskie. Do błędu mnie doprowadziło. Rzadko gościmy tutaj artystów. Jesteś malarką. Czy sięgasz po albumy na przykład z malarstwem albo z fotografią, czy nie? Ja sięgam po każdą książkę o sztuce. Przerzucam ją, oglądam. W przeciwieństwie do książek innych, wszystkie książki o sztuce pamiętam. I pamiętam każdą rzecz, którą widziałam, bo jestem wzrokowcem. Wracam do jednego albumu Uffizi, to znaczy cały czas jednak renesans jestem, włoski. Renesans włoski. Ja. Koneserka książek o sztuce i, ale o naprawdę, i o mężczyznach. Hanna Bakuła była naszym gościem w księgarni. Dziękuję ci, Haniu, bardzo. Dziękuję ci, Agatko.